Blisko 200 polskich rolników protestowało dzisiaj w Brukseli. Jest to sprzeciw wobec zaproponowanym przez Komisję Europejską zasad wypłacania rekompensat za straty poniesione w związku z rosyjskim embargiem. Przed siedzibami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego rolnicy rozdawali urzędnikom i przechodniom polskie jabłka i paprykę. To przede wszystkim producenci owoców i warzyw są w tej chwili najbardziej narażeni na straty w związku z embargiem wprowadzonym przez Rosję na początku sierpnia. Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, zauważa, że minister Sawicki wynegocjował niekorzystne dla polskich rolników warunki, jednak nie potrafi przyznać się do porażki. Rozwiązania przyjęte przez Komisję wynegocjował zaledwie 10 dni temu sam pan minister Sawicki. Z tymi rozwiązaniami się zgodził. Po tygodniu zorientował się, że szykuje się skandal, ponieważ zaledwie 600 producentów chce albo darować warzywa i owoce na rzecz organizacji charytatywnych, albo chce je, bio, jak ładnie nazywa to minister, biodegradować, czyli po prostu zniszczyć. Natomiast, jak doskonale wiemy, niskimi cenami, bo konsekwencją embarga są niskie ceny w zasadzie na wszystkie płody rolne. Są do, zostali dotknięci wszyscy ci rolnicy, którzy sprzedają na rynek. A więc są to setki tysięcy gospodarstw rolnych. Przyczyna tak tragicznej sytuacji polskich rolników tkwi nie w Brukseli, a w Warszawie. I to tu rolnicy powinni protestować, wskazuje eurodeputowany Janusz Wojciechowski. To minister Sawicki był właśnie tym, który uśpił czujność rolników w sprawie embarga, dodał poseł do Parlamentu Europejskiego. 2 lipca jeszcze. Przed wakacjami parlamentarnymi zapewniał, i to do Brukseli przenikały te, te opinie, zapewniał, że żadnego embarga nie będzie. To również nam trochę wiązało ręce, no bo wszelkie inicjatywy, wszelkie nawet pytania o to, jak się Unia Europejska przygotowuje do tego embarga, no były przedmiotem oskarżeń, że wręcz wywołujemy to embargo, że je prowokujemy takimi pytaniami. No a dzisiaj mamy skutki. Kompletnie nieprzygotowana nie do tego Komisja Europejska i protestujący polscy rolnicy, tylko że ten protest powinien dotyczyć ministra Sawickiego, bo to on zawalił tę sprawę od początku do końca. Po 16 października mogą ruszyć wypłaty rekompensat za wycofanie z rynku owoców i warzyw. Jeśli polski rząd stanie na wysokości zadania, przesłane przez Komisję Europejską rozporządzenie może ulec zmianie. Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu Rosja wprowadziła roczny zakaz imparcji. Portu owoców, warzyw, mięsa, drobiu, ryb, mleka i nabiału z USA, Unii Europejskiej, Australii, Kanady oraz Norwegii. To odpowiedź Rosji na wcześniejsze nałożenie na nią sankcji USA oraz Unii Europejskiej. Wcześniej, 1 sierpnia, Rosja wprowadziła embargo na niektóre owoce i warzywa z Polski. Do embarga nie przyłączyły się Białoruś i Kazachstan, które wraz z Rosją tworzą Unię Celną.